kolejny raz przy naszym gminnym budowaniu. Jest to kolejny etap naszego gminnego budowania. Rozpoczęliśmy w 2012 roku podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim, później w 2013 roku po ogłoszeniu przetargu i po wybraniu przedsiębiorstwa rozpoczęliśmy budowę tego obiektu i dzisiaj tej całej infrastruktury. I dzisiaj oddajemy ją dla społeczeństwa, dla Was wszystkich, żebyście korzystali z tego. Trzy, cztery! Brawa, brawa! Oficjalnie otworzyliśmy naszą Aleję Nadmorską wraz z amfiteatrem w Mechelinkach. My w tej miejscowości rozpoczęliśmy od budowy portu rybackiego i tego mola, gdzie otrzymaliśmy 14 milionów z funduszy unijnych i 2 miliony dołożyliśmy swoich nad wyciągarki dalby. Później napisaliśmy projekt tej promenady i tego wszystkiego tutaj i otrzymaliśmy na to 1 024 000, a razem z tą ulicą do ronda to kosztowało 1 400 000. To jeszcze nie wszystko, bo w Mechelinkach mamy zamiar i mamy już takie wstępne rysowanie. Chcemy wybudować z tamtej strony portu dom rybaka tak zwany, z salą taką wiejską na dole, z dwoma pomieszczeniami, jedną dla wsi, drugą dla klubu żeglarskiego i z taką dominantą w postaci latarni morskiej. Teraz zamkniemy inwestycje w Mechelinkach. Rozmawiamy z panią, która tutaj mieszka, mieszkanką Mechelinek. Proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia tą inwestycję? Wszyscy mieszkańcy jesteśmy zachwyceni. Jest naprawdę pięknie, cudownie. Cieszymy się, że powstała taka promenada. Tak jak widać, dzieci mogą korzystać, jeździć na hulajnogach, na rowerkach. Przechodzimy tutaj często na plażę. No może troszkę piasku więcej by się przydało, ale bardzo nam się podoba. Inicjatywa gminy i gratulujemy serdecznie. Parę miesięcy temu, jakiś czas temu mieliśmy otwarcie tutaj, można powiedzieć, portu rybackiego, teraz tutaj tej promenady. Czy takie środki unijne właśnie powinny być według pani inwestowane w wiejskie gminy? Zdecydowanie. Takie wiejskie gminy tylko zyskują, powinny przyciągać turystów i wszyscy będziemy dzięki temu korzystać. Także jak najbardziej. Środki unijne do małych miejscowości, wspaniała promenada i jesteśmy zadowoleni bardzo. A czy jest pani nam w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, jak długo czekaliście na taką inwestycję? Czy już coś było wiadomo? Jeżeli było wiadomo, to jak to długo trwało? No kilka lat. Dowiadywaliśmy się dużo z Kuriera Kosakowskiego. Jest takie wydawnictwo naszej gminy, aczkolwiek no to się z jakichś tam różnych formalnych względów przeciągało. No zdajemy sobie sprawę z tego, że takie procedury trwają, ale warto było poczekać. Proszę pana, czy jest teraz lepiej, wygodniej się mieszka? No trochę tak.
jest fajna droga, jest kostka odrobiona, jest fajna. Panie wójcie, Mechelinki to miejscowość turystyczna, dobrze skomunikowana z Gdynią, to również mieszkańcy z Gdyni tutaj, prawda, korzystają. Bardzo pogodne dni, bardzo dużo turystów tutaj przybywa, przyjeżdża, to jest bezpośrednia komunikacja autobusowa i wypoczywają, no bo praktycznie w Gdyni jest bardzo mało plaży. Lewo i Mechelinkami mieszkańcy Gdyni przyjeżdżają do nas, wypoczywają. Panie wójcie, mieszkańcy powiatu puckiego pytają, jak pan to robi, że te środki się znajdują i tak piękne inwestycje właśnie jak dzisiaj możemy oglądać i być świadkami tego otwarcia. To trzeba trochę determinacji i walki o to. Ja jestem w tej chwili w komitecie monitorującym, wytypowany przez Krajowy Związek Gmin Wiejskich jako jedyny wójt w komitecie monitorującym, który będzie ustalał środki na najbliższy okres od 2014 do 2020. No i poza tym miałem dobrych ludzi, którzy pisali te projekty, no i jakoś udało nam się otrzymać te pieniądze. Poza tym ja myślę, że w Gminie Kostrzewo trzeba mieć też trochę środków własnych, bo samymi środkami unijnymi nie wybuduje się, bo trzeba zawsze środków własnych. I my na te środki własne mieliśmy dotychczas. Oprócz tych środków unijnych wybudowaliśmy przecież bardzo duże inwestycje za 32 miliony kompleks gimnazjum, basen i halę. Czyli nie tylko na środkach unijnych, ale i na własnych środkach operacji. Przede wszystkim też widzieliśmy, dzisiaj stawia pan na kulturę, muzykę w szczególności i dzisiaj wystąpił z płytą chór młodzieżowy. No to jest moje dziecko, można powiedzieć, bo ja po pierwszej kadencji, jak zostałem wójtem, to z moich ludzi, z mojego sztabu powołałem Stowarzyszenie Dzieci Artystycznie Uzdolnionych i dajemy tym dzieciom stypendia, zbieramy pieniądze. Chciałem pochwalić, jest moja pierwsza stypendystka, w tej chwili śpiewa w operze londyńskiej. Dobrze, ostatnie moje pytanie. Mieszkańcy Kosakowa i nie tylko, również okoliczni mieszkańcy powiatu puckiego pytają, kiedy kolejna inwestycja, czy jakieś inwestycje? No nas czekają dwie duże inwestycje w tej kadencji. To jest budowa drogi Dębowskiego łączącą Gdynię z Kosakowem, bo u nas tworzy się ze względu na to coraz to większą ilość mieszkańców, tworzą się już korki na dojazd do pracy i pracy z powrotem z pracy. I dlatego musimy wybudować taką dodatkową ulicę wzdłuż lotniska Dębowskiego. No i koniecznie musimy wybudować, pomimo że wybudowaliśmy gimnazjum, wszystko, jeszcze jedną szkołę podstawową w Pogórzu. Już Pogórze tak się rozwinęło, było 400 mieszkańców, 800, w tej chwili już jest prawie 3000 mieszkańców. A w przyszłości będzie to 5000 i musimy na gwałt wybudować szkołę podstawową. W imieniu 24 Kaszuby życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję ślicznie za uwagę. Dziękuję bardzo.